Zadanie. Wartość wyrażenia następującego pod modułem wynosi. No właśnie, ile? Przypomnijmy definicję modułu. Jeżeli wnętrze modułu będzie dodatnie, czyli zobacz, jeżeli x jest większy bądź równo od zera, to wynikiem jest przepisana wartość z modułu. Jeżeli zaś ta liczba pod modułem jest ujemna, to należy przepisać wartość modułu i dopisać na początku minus. Mam nadzieję, że dla Ciebie będzie to zrozumiałe, że zarówno ten x, jak i ten na dole, x z minusem, to są dwie wartości dodatnie. Przecież wynik modułu jest dodatni. Myślę, że pierwsza linijka nie sprawi Ci problemu. Niektórzy mają problem w zrozumieniu, dlaczego ten minus x jest dodatni, skoro tu jest minus. Otóż zauważ, x jest ujemny, czyli na przykład w miejsce x możesz sobie wstawić minus 2. Tutaj jest minus 2, ale przed minus 2, jak postawimy minus, to będzie minus minus 2, czyli plus 2. To będzie również wartość dodatnia. No dobrze, do dzieła. Teraz zastanówmy się nad naszym przykładem. Musimy ocenić, czy nasze liczby, które są pod modułem, czy ta różnica jest dodatnia, czy ujemna. Najlepiej włączyć liczby pod znak pierwiastka, czyli przypominam 2 do kwadratu razy 3, może rozpiszmy, 2 do kwadratu razy 3 minus, tu pod pierwiastkiem 3 do kwadratu razy 2. Więc pod pierwszym pierwiastkiem będziemy mieć 4 razy 3, czyli 12, minus pierwiastek 9 razy 2, 18. I widzimy, że ta wartość jest mniejsza od zera. No i muszę przyznać, że to jest ten trudniejszy przypadek dotyczący drugiej linijki definicji tego modułu. Czyli o co chodzi? Powtórzmy, jeżeli ta wartość jest ujemna, to należy ją przepisać bez zmiany, ale na początku musi się pojawić minus. No i w efekcie, jak opuścimy już te nawiasy, otrzymamy minus pierwiastek z 12 plus pierwiastek z 18. Tutaj wiadomo, możemy z powrotem wrócić do tych wartości z wyłączonym czynnikiem przed znak pierwiastka, czyli mamy minus 2 pierwiastki z 3 plus 3 pierwiastki z 2. I widzimy, że ta odpowiedź jest prawdziwa. Tutaj napiszemy tak. Tutaj również mamy to samo wyrażenie. Zauważ, jak opuszczę ten nawias, to będzie mieć minus 2 pierwiastek z 3 plus 3 pierwiastek z 2. Tutaj również jest dobrze. A tutaj oczywiście jest źle, więc piszemy nie.